Dobra, zaczynamy ten filmik. Dzisiaj będzie pokazane, jak ten mikroskop Eakinsa 37 w cudzysłowie megapikseli działa po HDMI. Widzicie, tu mam podpięty telewizor LGka, który ma fajny WebOS. Mogę pokazywać tutaj pilotem różne komponenty. To nie jest z mikroskopu, tylko z telewizora sterowanie. Także pokażę Wam tak, jak działa ten pilot z mikroskopem, jakie jest menu tego mikroskopu podpięte pod HDMI i generalnie powiem plusy i minusy zastosowania całego tego mikroskopu bardziej jako do pracy pod tym mikroskopem dzięki właśnie podłączeniu pod HDMI i czy jest on do tego jakby zrobiony, czy może lepiej go podpiąć pod jakiś fajny mikroskop stereoskopowy i wtedy sobie tam możemy, jeżeli mamy na przykład grabera, to nagrywa się cały obraz, jeżeli nie, no to po USB i wtedy no będzie szło 30 fipsów maksymalnie, ale też można robić jakąś dokumentację. Dobra, ja teraz się pobawię tym pilotem i na początku Wam powiem tak. To urządzenie ma jeden taki minus. Nie wiem, czy to jest uszkodzenie, czy to tak ma być. Jest przycisk power. Przyciskiem power na tym pilocie mogę jedynie wyłączyć ten mikroskop. Jak już go wyłączę pilotem, to go już nie mogę włączyć z powrotem w żaden sposób. Dopiero muszę podejść do obudowy tego mikroskopu i wcisnąć power guzik, żeby go włączyć z powrotem. Także dla mnie to jest no, spory minus, bo nieraz nie chce nam się sięgać ręką do mikroskopu, tylko chcielibyśmy pilotem włączyć i wyłączyć szybko. W zasadzie wszystko tak działa na pilota, że można włączyć i wyłączyć w końcu pilotem, bo to jest zrobione. No ale tu tak nie działa, tu tylko działa wyłączenie, włączenie już nie. To jest taki jeden minus, jaki znalazłem. No i teraz Wam pokażę opcję menu, jak wygląda na tym mikroskopie menu tego wszystkiego. Po wciśnięciu mamy do wyboru, zacznę od samej góry i omówię wszystkie funkcje, co mniej więcej znaczą. Line set, jest to po wciśnięciu OK. Chwila, bo muszę trafić. Aha, trzeba jednak dokładnie skierować w diodę na mikroskopie. Line set. No i to mamy do wyboru. Crosshair. Teraz włączę strzałką w prawo. Jak widzicie, jest tutaj zielona kreska poziomo i do góry. I to mamy crosshair, czyli skrzyżowanie jakby dwóch linii na samym środku. Wyłączymy je. Dividing rule, coś takiego się nazywa. To jest już też taka jakby podzielona kreska na środku na dwie części. Tyle, że już mamy tutaj skalę 10 mm, 20 mm, 30, 40, 50, 60, 70. I w drugą, i do góry mamy ile? 20, 30, 40. No, 45 jakoś tak będzie. 45 do góry, po boku 70, no prawie 80 wyjdzie może. To tak wygląda opcja Dividing Rule. I teraz line. Patrzcie na to. Totalna dla mnie to jest totalna porażka z tymi liniami tutaj. I widzicie, ile jest linii? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Po pięć na boki, po pięć od góry do dołu. I tu mamy wybór pozycji. Horyzontalną czy wertykalną. Jak ustawimy sobie na przykład horyzontalną, to zmieniamy linię, na przykład pozycję 120. Widzicie, jak ta linia się rusza?
I do góry możemy. Na dół i do góry przez cały ekran tak przelecieć. Trochę jest to powolne, więc to idzie strasznie długo. Ręcznie możemy to szybciej robić, ale męczy się palec. Możemy zmieniać kolor tej linii. Red, green, blue, orange, transparentna. Na szczęście można je powłączać i sobie zostawić na przykład jedną albo dwie. O tyle to jest dobre. No i grubość linii. Tutaj transparentną to nie będzie widać, ale no dajmy na przykład czerwoną, żeby ją było dobrze widać. 4, 5, 6, no do 5 możemy ją maksymalnie pogrubić. No i sterujemy tutaj pozycją tej linii. Do pozycjonowania jakiegoś tam układu mogą się takie linie przydać, jeżeli chcemy bardzo, bardzo dokładnie sobie coś tam ustawić, ale trochę trzeba się namęczyć. No i teraz linia druga, czyli drugą mogę przesuwać. Ona jest pod czerwoną, ustawię też red i damy też grubość na 5. I teraz sobie tutaj ustawiam pozycję tej linii. To są dwie linie. Mogę sobie na przykład ustawić, że ten układ tutaj, co widzimy, tą cewkę, jak ona była umiejscowiona dokładnie, żeby ją na przykład przylutować identycznie w takiej samej pozycji, jak była wylutowana. Tylko widzicie, że to trochę trwa, przesunięcie tej linii. Taka jest zabawa. Najgorsze jest to, że chyba po odłączeniu od prądu, jeżeli sobie te linie na przykład zrobimy, że będą niewidoczne, one potem wszystkie wracają i znowu trzeba się bawić w włączanie. To jest masakra po prostu, masakra. Także linie tutaj dla mnie to są totalna lipa, że tak powiem. Tak wyglądają linie na tym mikroskopie. Gdzieś widziałem na innych filmikach, było o wiele lepiej to zrobione. Trzecia i musimy przejść, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta i wyłączone. No, 10 linii mamy, po 5 na jedną stronę i po 5 na drugą stronę. Dobra, wyjdziemy do menu dalej. Tu widzieliście linie, jak wyglądałem na tym mikroskopie. Teraz imageratio. 4 trzecie, 16, 9. Powiem wam tak, o 16, 9 teraz ustawiam. Ok. Dam 4 trzecie. Nic to nie zmieniło. Totalnie nic. A wiecie dlaczego? Bo to jest prawdopodobnie do robienia zdjęcia opcja. Żeby 16,9 czy 4,3. Exposure. Tu mamy akurat od 0 do minus 2. Ustawię minus 2. Przyciemniło ten obraz faktycznie. I teraz damy Exposure na 2,0 na maksa. I teraz widzicie, jaki ten obraz jest jaskrawy. No, mocno się rozjaśniło, ale damy sobie na przykład na 1 trzecia. No, nawet powiem wam, że ładnie wygląda, jak jest jaśniej. 1,0. O, teraz w miarę wygląda ok. Powiem wam, że jeszcze dojdziemy potem do jakości tego obrazu, jak ja to widzę, jak to pewnie widzi kamerka. White balance. Mamy auto, one push i manual. One push, nie wiem, o co dokładnie chodzi. Manual, air gain i back gain. Tutaj sobie regulujemy jakieś wartości, też dokładnie nie wiem, o co chodzi. Nie będę grzebał za bardzo. A, white balance dam sobie na auto, jest, żeby było. Auto, color, mamy black i white. Czarno-biały, teraz bez koloru. I mamy sepię. Powiem wam, dla mnie to jest. Jeszcze by się przydał na przykład negatyw. Negatyw, no to by było fajnie. Po USB jest negatyw, ale tutaj po HDMI nie ma negatywu. Takie mamy tutaj kolory. Damy sobie standard. Language, czyli język angielski, francuski, hiszpański, portugalski, niemiecki, włoski, jakieś chińszczyzna, rosyjski. I znowu chiński. Polskiego nie ma. Frekwencje, czyli częstotliwość odświeżania.
50, 60 Hz. Ja sobie daję 60 Hz. Mirror set. I teraz tutaj mam tak, normal. Ja mam mirror plus flip. Dlatego, że teraz ten cały mikroskop diodę ma skierowaną centralnie do mnie, czyli mogę pilotem bez problemu obsługiwać i zawsze będzie to jakoś w miarę dobrze działało, łapało ten sygnał. Natomiast kable wychodzą w stronę monitora, ekranu. I potem dojdziemy jeszcze, jaki jest minus tutaj tego uchwytu po zamontowaniu tego właśnie mikroskopu. Ktoś napisał w komentarzu właśnie, że też jest błąd. Błąd, znaczy no, konstrukcyjny. Że nie można podpiąć dokładnie kabli, jak się włoży do końca obiektyw. Zresztą potem Wam pokażę, o co chodzi. Ale możemy obrazem sobie obracać. Jeżeli mamy zamontowaną tak, że będziemy ruszali i widzieli to wszystko tak, jak się rusza, w tych samych kierunkach, co ruszamy. Czyli ja teraz mam ustawiony mirror plus flip. I ruszam tak, jak naprawdę płytką bym to ruszał. To jest ok. Flip, czyli to jest obrócenie z lewej na prawą, jakby tak powiedzieć. No, można tak powiedzieć, lewa, prawa. No, takie mamy tutaj opcje w tym. Data time to na opcja akurat średnio ważna dla mnie. Jedynie chyba przy nagrywaniu filmików to się sprawdza. Format, czyli formatowanie karty. Oczywiście tu sobie dam da. Domyślne ustawienia, default setting i wersja. Wersja i tutaj kamera się przedstawia jako YW5607D. Wyszukałem ten model w internecie i specyfikacja niby tam co podaje, to jest właśnie 16 megapikseli. Tak wychodzi. A nie 37. No i dobra, to jest całe menu. Czyli mamy takie opcje. Dość ubogie. Naprawdę, bardzo ubogie. Żałuję, że po prostu może bardziej się nie rozeznałem i nie kupiłem kamerki, która ma lepsze opcje, bo są. Dobra, wyjdźmy z menu. Teraz Wam pokażę, jak działa zoomowanie. Czyli strzałka w dół, strzałka do góry. Lecimy z zoomem. Jest 1.8, 2.0, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6. 2,8, 3,0, 3,2, 3,3, 3,6, 3,7, 3,9, 4,1, 4,3, 4,5, 4,7, 4,9, 5,1, 5,3, 5,4, 5,5, 5,7, 5,8, 6,0, 6,2, 6,4, 6,5, 6,7, 6,9, 7,0. 7 razy maksymalnie. Tylko wiecie co? Wy tego nie widzicie na filmiku, to będzie pewnie trochę inaczej. Nie będziecie widzieć tak, jak ja to widzę. To jest pikseloza, już taka pikseloza, że masakra. I nie można przesuwać tym ekranem, tylko po prostu możemy ruszać sobie płytką. Tylko możemy ruszać płytką. A tu nic nie widać, praktycznie. Praktycznie nic nie widać, jak ruszamy płytką. Dobra, dam na 0 minimalnie. Powiem tak, zoom jest dla mnie tragiczny. O wiele lepszy zoom. Zademonstruję Wam, jaki ma zoom telewizor LG. W tym celu uruchomię Live Zoom i patrzcie teraz na to. Praktycznie zero zniekształcenia obrazu. Co najlepsze, mogę sobie ruszać po całym tym
Tak jakbym po matrycy jeździł. I to jest najpiękniejsze. Że gdybym miał kamerkę, która ma jakość zarąbistą, to mógłbym sobie wykorzystywać tego zooma, co mam w telewizorze, i miałbym powiększenie przy największej odległości od płytki zarąbiste. Bo świetnie działa w LG-ku, w tych nowych telewizorach Live Zoom. To jest genialna opcja. Dobra, to wam pokazałem. Generalnie co tu mamy jeszcze? Opcje aparatu, fotografowania i nagrywania. Czyli teraz jakbym dał na aparat, przełączyłem się na aparat i żeby zrobić screenshota tego zdjęcia, to wciskam OK. Tak? Nie. Chwila. Please insert card. Nie może. Nie ma karty. Dobra, nie ma karty. Ale generalnie obsługa jest prosta. Tutaj się wybiera, czy chcemy robić zdjęcie, czy nagrywać filmik. Wciskamy OK i działamy. Przycisk Mode. W ogóle teraz z tego nie mogę się jakby wycofać żadnym przyciskiem, jak wyskoczy Please Insert Card. No. No nie mogę. Czyli podsumuję tak, jeżeli chcielibyście taką kamerkę. Mikroskopu, że tak powiem, stereoskopowego, żeby coś nagrywać i utrwalać. Teraz wam pokażę minus tutaj mocowania. Tu jest źle zrobione, bo musiałem podnieść cały obiektyw, żeby te kable mi nie haczyły tu o ten całe mocowanie. Dlatego, że jest wywiercona dziura po środku i źle się wtedy to wszystko mocuje. A nawet jakbym podwyższył, no w sumie można to jakoś zrobić tak, że można podwyższyć sobie ten mikroskop i wtedy regulować ostrość tutaj na obiektywie, ale z drugiej strony jak obniżę, no to wtedy trzeba się inaczej troszeczkę bawić. Musiałbym tutaj poluzować i obniżyć cały ten, żeby zjechać niżej. Ja bym chciał na niższych, większych powiększeniach robić. No i teraz wam pokażę, jak działa pilot. Pilot. Włączam pilotem. Zobaczycie, że to nie działa. Włączyłem. Teraz patrzcie, naciskam power. Dłużej trzymam. Nie włącza się mikroskop. Do bani. Do bani. Muszę włączyć tutaj tym, żeby to pokazało. Teraz mam taką. Oj, słon, rozdzielczość. Ok. I teraz jest jakość taka, jak widzicie. Na filmiku pewnie to będzie fajnie wyglądało, ale na żywo to ten ekran jest dla mnie za duży o wiele. A odległość, jaka jest od płytki, jest mniej więcej 12 cm. Jeszcze można bez problemu włożyć rękę, coś robić, hotem działać. Ja jeszcze spróbuję sobie to potestować na mniejszym monitorze 24 cale, bo 55 cali przerasta mnie. Jest po prostu, no wychodzą wszystkie niuanse, detali, grafiki.
Znaczy grafiki mają, jakbym podpiął jakąś konsolę, to wiadomo, że na 55 calach 4K już przy grafice widać różnicę i to spore. Tak samo na tym mikroskopie. Tutaj ładnie to pewnie będzie widać na tym nagraniu, wszystko tak niby kule te elementy, super. Ale wierzcie mi, że dla mnie to za tą cenę, co dałem, to spodziewałem się czegoś lepszego, o wiele lepszego. Spodziewałem się czegoś tak naturalnego. No to jest cyfra. Jak tutaj ten mikroskop, co mi daje. Genialny. Tani. Dla amatorów, ale jak przyszedłem z cyfry na taki ten, już chociażby nie myślę, co już by było, jakbym miał jakiś taki stereoskopowy, chociażby za 600 czy 7, to bije na głowę to, co widzimy na w telewizorze. I tak dalej. Nie ma po prostu porównania. No i tak wygląda podłączenie tego wszystkiego pod HDMI-ka. Mówię, do inspekcji, do nagrywania jeszcze jakoś ujdzie. Bardziej już bym to używał do nagrywania. Podłączonego właśnie pod jakiś taki mikroskop stereoskopowy, niż do zabawy w prawdziwe lutowanie i patrzenie się na ekran telewizora. Bo prawdziwi fachowcy mają właśnie takie stereoskopowe mikroskopy. Dobra, ja bym zakończył 21 minut nagrywania. Także mam nadzieję, że powiedziałem Wam kilka słów o tym mikroskopie. Jak będziecie chcieli się zapytać, czy opłaca się, o i czasami się sam włączy i wyłączy po HDMI. Nie wiem, czy to jest, tak ma być, czy jakaś wada tego mikroskopu. Ale tak bywa właśnie, że się nieraz włączy, włączy. Nie wiem, czy też może kabel HDMI, bo nie podpałem oryginalnym, który mnie wysłali. No, być może to wina kabla jest. Także to by było na tyle. Jak macie jakieś pytania, to pytajcie mnie w komentarzach. Na wszystko, co zapytacie, postaram się Wam odpowiedzieć. Bo w końcu mam ten mikroskop fizycznie w domu. To by było na tyle. Pozdrawiam.